O, jeszcze szablon. Ty się tutaj nie mieścisz. On tutaj ci dam. Ciebie posadzę tu. Ciebie zmierzę tu. O parę kilometrów. Ciebie zmierzę tu na 60 kilometrów. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj układamy klocki. I jak widać, jest torebka. Można go przemigać do góry, na dół. I można nim jeździć, no bo tutaj są kółka. Wrót, wrót, wrum. I mamy konika, jak widzicie. A tutaj jest bransoletka, którą dostałam w gazetce. W gazetce. I ona przenosi dole i marszal. Jak widzicie. Można ją też zrobić tak. Ja mam aż dotąd rękę. Ja noszę aż do 2 km. O, tylko muszę zawiązać na to kontakt, no chodź kontakcie. O, i zawiązałam kontakt. Widzicie, to jest bardzo łatwe. I to są wszystkie klocki, którymi będę się teraz bawić. Nic nie będę mówiła, tylko klocki będą mówić. Zaczynamy układać. Mam tablicę, to jest ruch. O nie, nie stoczko się pomeldało. Widzicie, co to znaczy pomeldało? A, to różne słowa. Brum, hop. Oni umieją wysoko skakać. Tutaj są mgły. Tutaj jest wentylacja. Tutaj jest do siedzenia. No, tutaj jest komputer akurat. A tutaj są filmy. Bo broń to jest. O, dzieci nie mogą używać broni, tylko dorośli mogą. Nikt w ogóle nie może używać broni, tylko w grze. A w wojnach to już naprawdę muszę. Ja dawno byłam w muzeum i tam poznałam różne miasta. Ale nie było tam jaskiniowców. Ale było tam, bałam się, no bo samo grało pianino. I ja się tak strasznie bałam, że nie chciałam nawet do niego pójść. Ale byłam tam z moimi większymi kuzynami. Z Bartkiem i Dominikiem. Więc Dominika ze mną zrobiła zdjęcie, mama robiła swoim tym. Taty tam nie było, ale nie nagraliśmy filmiku. Szkoda. Więc opowiadam wam, żeby tata mój wiedział. I ja oglądam iCarly. Też lubią filmy. Jeśli oglądacie ich, napiszcie na komentarzach. Dzień dobry, mam na imię Weniek. Jak wam minął dzień? Napiszcie w komentarzach. Ja sobie pójdę na spacer. Ej, jestem klockiem i można mi wyciągnąć go. Można im wyciągnąć głowę, wszystko można im wyciągać. I lum, pum, lum, pum, hop, hip, hop, hip. Bezpieczność jest bardzo ważna. Więc jeśli jadę auta, nie wiem, idzie się przez pas. Tutaj jest zajęte. Więc sobie trzeba czekać. Nudy. Nudy mi się przytrafiły.
Aż na spada. Zapomniano bezpieczeństwo. Nikogo nie ma. Łapka w górę. Zawsze przez kolację i szkoła muszą podnosić rękę, dopóki idą na pasach. Wszyscy dzieci ze Francji, z Ameryki muszą oglądać ten film. I z Anglii, z Niemiec, jakie są jeszcze tam, no wiecie, kraje. A, jeszcze jest kraj Kuba, a myślałam, że jest kraj Kupa. I to mnie rozbawiło. Ale można mówić Kupa, tylko kiedy się chce. A ja mam kolegę w ogóle Kuba. I on ma już 10 lat. A Konrad, jego młodszy brat, który chodzi do przedszkola, on schodzi do szkoły, powiedziałam z szkoły. Śmieszne, prawda? No to mnie też. I jeśli chcecie, możecie ich poznać. Kuba chodzi do szkoły, Konrad ma już tylko 7 lat. Była na jego urodzinach siódmych. Moja babcia Anielcia Pietrek skończyła już 89 lat. Dzieci, szybko pomóżcie mi to wyjąć. Pomożecie? Ciągajcie linę, ja wam pomogę. Udało nam się. Świetnie. Teraz dam to na miejsce. O. Hop. No i mogę sobie dalej iść. Hop, 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 hop. Co ty tam sprowadza? No nic, ale niezwykle czekam. Na co? Na wolne miejsce. O matko. Jest już wolne miejsce, ale on na tym nie wie i one też. Więc sobie usiądą. Ona raczej albo coś będzie stać. I dalej przemyślą tą sprawę. Nie ma po dwóch stronach. Po dwóch stronach. No. Wolnego miejsca. Więc zaplanowali właśnie urządzić piknik. Ale nie mieli jak. Ale odwołali ten piknik. Więc. Koniczku! Zawieź nas do Ameryki! Do mojego oglądania następnego odcinku. Pa, pa!